Witajcie, cześć, dzień dobry na kolejnym moim filmie, który jest skierowany do Was jako poradnik Common Raila, napraw diesla. Generalnie, jeżeli oglądacie ten film, to prawdopodobnie macie diesla z systemem Common Raila. Być może macie problem, albo chcecie zasięgnąć jakiejś informacji. O czym dzisiejszy film będzie? Otóż ten film dzisiejszy będzie dotyczył, tak jak widzicie, zaworka, na którym zrobimy sobie eksperyment i odpowiem Wam na pytanie, czy taki oto zaworek można zregenerować, czy można z nim coś zrobić, czy trzeba go wymienić, ewentualnie czym trzeba to zrobić, jakie mogą być ewentualnie skutki, jeżeli źle coś zrobimy. Ale nim do tego filmu przejdę, chcę bardzo podziękować wszystkim za miłe komentarze, te oczywiście, które dostaję od Was. Za te niemiłe dnie dziękuję, aczkolwiek od razu mówię, wszystkie komentarze, które się na moim kanale pojawiają, jakieś nieodpowiednie i negatywne, i tak zostają usuwane, także odpuśćcie sobie, jeżeli macie pisać po prostu jakieś bzdury totalne, które są z kosmosu zdjęte. Dobra, nie zatrzymuję Waszego czasu, generalnie rzecz jest jaka, być może filmik będzie trwał troszkę dłużej, dlatego zrobimy sobie dwa filmiki, żeby to podzielić, żebyście mieli troszeczkę przerwy, nie musieli za jednym machem oglądać. W każdym bądź razie tak, to jest zaworek Delphiego, jest część zaworka, jest część robocza, ta, która się w zaworku tu obraca, prawda? Ale dobra, to jest tylko poglądówka, więc nie bierzemy poglądówki, przechodzimy do wtrysku, który tutaj widzicie, to jest wtrysk z Mondeo akurat MK3. Montowany również w innych samochodach, ale generalnie zaworki Delphiego pokrywają się w różnych pojazdach. Ja już go wstępnie sobie rozkręciłem, co by mi było łatwiej i nie musiałbym zatruwać Waszego czasu. No, troszeczkę jest zaolejony, ale nic nie poradzimy, dopiero świeżo wyjęty w trysku. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Nim podejdziemy do takiego zaworka, pasowałoby go wyczyścić, umyć. Do mycia używamy wanilki ultradźwiękowej. Chemia, nie narzucam jaka, dostępna jest dowolna. Tą chemię można zdobyć do czyszczenia różnych układów, czyszczenia części elektronicznych, mechanicznych. Jest tego wyboru. Także tutaj nikomu tego nie narzucam. No i dobra, w każdym bądź razie przyjmijmy założenie takie, że mój zaworek został w tym momencie wyczyszczony jako wanienka, prawda? Ja sobie pozwolę wyciągnąć tą część roboczą tego zaworka, która się obraca, i oczywiście część stałą. No i tak, jeśli chodzi o kwestię zregenerowania, to na pewno warunkiem i podstawą jest to, że musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia i co chcemy zrobić, żeby ten zaworek przywrócić do stanu pierwotnego. Jeżeli on ma jeszcze wrócić, bo wierzcie mi, że zaworek, który będzie zjechany, zajechany, jeżdżony do końca, bądź nieoryginalny, czyli taki z materiału takiego jasnego, bardzo często bywające jako takie podróbki, że tak powiem przysłowiowo, to są zaworki, które myślę, że nie warto nawet podchodzić do zrobienia, bo i tak z niego niewiele zrobimy. Generalnie rzecz jest jaka? Jeśli chodzi o tą część stałą, ta część stała czarna, która jest, jest bardzo często z bardzo dobrego materiału użyta. Nie jest to materiał, który się wyciska, nie jest to materiał, który się zużywa. Wiadomo, że zużywać się musi, bo jest taka natura metalu. Ale generalnie bardziej jest w stanie ucierpieć i bardziej cierpi ten nasz właśnie oto grzybek. Przysłowiowo będziemy nazywali to grzybkiem, żeby łatwiej nam było rozpoznać, o czym ja mówię. Pozwolę sobie jedną rzecz zrobić, którą muszę zrobić. To jest oczywiście wydmuchanie. Czyli musimy wydmuchać sobie nasz zaworek powietrzem. Nie przestanie nam buczydło przeszkadzać.
Dobra. Przestało buczeć. I teraz rzecz jest jaka. Nie podejdziemy do jakiegokolwiek zabiegu, będziemy musieli najpierw sprawdzić, w jakim stanie nasz zaworek aktualnie jest. Pozwolę sobie do tego użyć mikroskopu. Jeżeli nie macie mikroskopu, musicie mieć bardzo dobrą lupę, szkło powiększające. Ja do czegoś takiego używam podstawy, tak jak widzicie tutaj podstawa, w którą wciskam sobie część zaworka. O, mój zaworek już w tym momencie tu siedzi. I przechodzimy na nasz mikroskopik. O, proszę bardzo. I co możemy stwierdzić po... A, kurczę, wy tego nie widzicie, krzyczcie. Krzyczcie jak możecie, będzie łatwiej. Myślę, że jest ok. Nie wiem jak z tą kamerką, żeby się tylko nie chciała wyłączyć, bo są naprawdę z nią bardzo duże problemy. Generalnie tak, nie skupiamy się naprawdę na tej powierzchni całej dookoła, której jest. Ta cała powierzchnia, po której tu w tym momencie ja jeżdżę, to jest powierzchnia, na której mogą być jakieś w tym momencie zanieczyszczenia, bo wiadomo, że zaworek nie został wykąpany, wyczyszczony w wanience. Ze względu na czas nie chcę wam po prostu tego niepotrzebnie pokazywać. Wiadomo, że musi być wykąpany, wydmuchany, wyczyszczony, prawda? Generalnie, tak jak widzę już tutaj, jest zgromadzonych troszeczkę opiłek, prawda? Pozwolę sobie dmuchnąć jeszcze, żeby był bardziej czysty. Generalnie rzecz jest jaka. Cała powierzchnia zaworka nas nie interesuje. Nas, jeśli chodzi o kwestię regeneracji zaworka, interesuje najbardziej ta powierzchnia stożkowa, która jest tutaj. A dlaczego? Otóż dlatego, że nasz zaworek, zaraz to pokażę. O, może sobie leżeć tu. Tylko musimy się skupić na tym, by to pokazać. Nasz zaworek tutaj w tej części tu, dokładnie gdzie ja w tym momencie pokazuję, ma coś na zasadzie zaworu, który jest w silniku montowany, czyli stożek, który najnormalniej w życiu zostaje zamykany tutaj w tej części stałej, prawda? Czyli nasz zaworek generalnie, ja spróbuję go obrócić, o, w tym momencie będzie to widać. Tu jest ta powierzchnia, o tu. Tu jest ta powierzchnia, która bardzo często, gęsto ulega zużyciu przez jakiekolwiek tam zanieczyszczenia, opiłki, brudy i tak dalej. Generalnie wiadomo, że się zużywa, tak jak i zawór w samochodzie, który nie kręci się, mimo że klepie, to jednak zaczyna robić problemy. W każdym bądź razie tu musimy się na tym skupić i rzecz jest jaka. Do tego zabiegu będziemy potrzebowali sprzętu, który zaraz wam pokażę. W każdym bądź razie wiecie już, o co chodzi. Ten grzybek swoim stożkiem, kurczę, może mi się to uda jeszcze z innego kąta pokazać. O, bardzo dobrze się wyłożył. Tutaj ten grzybek ma taki stożek, jak ktoś nie słuchał, ale myślę, że jak zobaczycie sobie to pod szkłem powiększającym, to będziecie wiedzieli. Generalnie tak. Oprócz tego wiadomo, że on ma część pracującą, ale to jest część tylko prowadząca. O tutaj, te wałeczki, które są, to są rzeczy prowadzące. Po nich możecie tylko określić ewentualnie stan zużycia, jeżeli macie mikroskop. Bo wiadomo, że ja w tym momencie mogę zrobić wam tak samo i zbliżenie tego jeszcze bardziej. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda pod jeszcze większym powiększeniu. Tylko zaraz wam przestawię kamerkę, bo póki tego na razie nie widzicie. O. Nie, no widzicie, ok. Dobra, w każdym razie nie da się ukryć, a da się zauważyć, że tu na tej części dookoła jest, o tak jak tu w tym miejscu, taka porowata powierzchnia. Tu jest taka porowata powierzchnia od mojej strony, czyli od prawej strony mikroskopu. Myślę, że będzie lżej w ten sposób pokazywać. Tu ta strona widać, że ma jakieś ślady
które być może były zgromadzone przez wodę, być może przez jakieś zanieczyszczenia itd., itd. Dobra, jeżeli wiemy, o czym rozmawiamy, to możemy poprzechodzić powoli do zagadnienia. Czyli dziękujemy naszemu mikroskopowi, że udzielił nam porad. No i teraz tak. Dlaczego mówiłem, że zaworek powinien być wyczyszczony? Żeby się czasem nie okazało, że wy podchodzicie do zabiegu regeneracji tego zaworka, a robicie to opiłkami, które znajdują się jako zanieczyszczenia tutaj na zaworku, bo tak też może się zdarzyć. Myślę, że nie powinny, jeżeli zostanie bardzo solidnie wydmuchany ten zaworek, ale generalnie opiłki nie mogą się zdarzyć, dlatego że będą darły najnormalniej w życiu jak papier ścierny po tych elementach, a tu nie o to chodzi. Tu ma być lustro. No i dobra, w każdym bądź razie tak, mamy już to zrobione. Wydmuchamy dla pewności po raz kolejny, żeby tutaj nam nic nie zostało. Wtrysk możemy już odłożyć. I tak jak widzicie, po wyczyszczeniu, po wydmuchaniu zaworek kręci się bardzo luźno. Nie róbcie to jakimś bardzo mocno czymś tam, żebyście zostawili sobie tutaj porysowaną powierzchnię, dlatego że najnormalniej w życiu możecie sobie taki zaworek uszkodzić. Do tego, od razu powiem, bardzo dobrze sprawdza się, jeżeli ktoś ma stara iglica, najnormalniej w życiu, od jakiegokolwiek wtrysku, wkładamy w dziureczkę i delikatnym obrotem możemy sobie obracać, ale nie znowu, żebyśmy nie wiadomo co robili tutaj, prawda? To ma się luźniutko kręcić. Dobra, w tym momencie co ja będę musiał zrobić? Będę musiał sprawdzić, jakie zużycie zaworka aktualnie mam. Coś się mi nie wykalibrowało. Mamy zera, ok. I to jest moje zużycie, które widzicie na wyświetlaczu. Notować myślę, że nie ma konieczności. Natomiast, kurczę, ze względu na to, że chwilkę mi potrwa ten zabieg, zrobimy dwie części tego filmiku. Także póki co na razie dziękuję za oglądnięcie tego filmu i zapraszam oczywiście do części drugiej. Dlatego, że będę musiał sobie przygotować statyw, a nie chcę, żebyście niepotrzebnie czekali. Także widzimy się za chwilkę i oczywiście będzie jako część regeneracja zaworka part drugi czy część druga. Także zapraszam.